Właśnie zakończyła się konferencja prasowa Nowoczesnej Ryszarda Petru w Świnoujściu. Program Nowoczesnej dla Zachodniopomorskiego to również program dla Świnoujścia. Przeprawa tunelowa, stałe połączenie z lądem, jak również dokończenie drogi ekspresowej S3 to są nasze priorytety, aby Świnoujście było należycie połączone z resztą kraju. Proponuję Państwu nowy standard senatury. Będę Waszym głosem w Senacie. Będziecie mnie Państwo znali, będziecie Państwo znali mojego maila, mój numer telefonu i będziecie się mogli Państwo zwrócić do mnie z każdą trudną sprawą. Marek Świderski, kandydat na senatora Nowoczesnej Ryszarda Petru w okręgu 98. Witam serdecznie. Dzisiaj Nowoczesna gości w Świnoujściu. Dla mieszkańców tego miasta najważniejsza sprawa to kwestia połączenia wyspy Uznam i Wolin, czyli stałego połączenia. Dziś możemy poruszać się przeprawą promową, na tle której dzisiaj właśnie jestem. Proszę Państwa, kolejna rzecz istotna i bardzo, bardzo ważna dla mieszkańców to sprawa związana z opieką zdrowotną, a najbardziej tą podstawową związaną z opieką w momencie jakiegokolwiek zagrożenia życia. Kwestia ambulansów w Świnoujściu to problem nadal nierozwiązany. Świnoujście na 38 tysięcy mieszkańców dysponuje w chwilach zagrożenia życia tylko dwoma ambulansami. Witam Państwa serdecznie, nazywam się Dorota Subicka-Bednarczyk, pochodzę ze Świnoujścia, a właściwie z Warszawy, czyli z tej gorszej strony, jak to zawsze wszyscy mówili. Kochani, w tej chwili pracuję, mieszkam w Kamieniu Pomorskim, tam jestem lekarzem, pediatrą, ordynatorem oddziałów. Natomiast absolutnie sercem jestem związana ze Świnoujściem, bo jest tutaj mój dom rodzinny. Ja bym się chciała skupić bardziej na problemach służby zdrowia. Zdecydowanie zwiększmy dostęp do specjalistów. Jak to zrobić? Poprzez dostosowanie możliwości specjalizacji dla danego regionu, czyli tam, jakich specjalistów brakuje, takich specjalistów kształćmy. Pamiętajcie, zagłosujcie na Nowoczesną. Numer 3 na liście Dorota Subicka-Bednarczyk. Dziękuję.